Jeszcze nie udało się wyremontować spalonego familoka przy ulicy Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach, a już w czasie świąt płonęło kolejne mieszkanie na zabytkowym osiedlu. Na tej samej ulicy, w mieszkaniu od włączonej kuchenki elektrycznej, zapaliła się podłoga. Na szczęście w porę udało się ugasić ogień, bowiem pożar mógł się zakończyć tak samo dramatycznie jak ten pół roku temu. To właśnie w tym familoku przy ulicy Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach w pierwszy dzień świąt doszło do pożaru. Ci lokatorzy zabawiali się w ten sposób, że zostawili włączony grzejnik elektryczny i psa w mieszkaniu, po czym poszli sobie na spacer. No, zdziwili się, kiedy wracali, mieszkanie już było pełne dymu. Na szczęście straty nie są duże. Wycięty jest kawałek podłogi, około 2 m2, kawałek belki stropowej. W mieszkaniu nie było ludzi, na śmierć zaczadził się jedynie pies, który nie mógł wydostać się na klatkę. I tylko dzięki czujności lokatorów familoka nie doszło do tak dramatycznego pożaru, który doszczętnie strawił familok kilka budynków stąd. Przypomnijmy, w sierpniu tego roku z powodu niedopałka papierosa zapaliło się poddasze budynku, a następnie ogień objął cały dach i pierwsze piętro. Do dzisiaj lokatorzy nie wprowadzili się do mieszkań. Wszystko z powodów administracyjno-prawnych, które opóźniły rozpoczęcie remontu, wyjaśnia szef Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Marian Ucherek. Budynek bardzo ucierpiał, nawet początkowo nie myśleliśmy, że tak będzie źle, ale się okazało po licznych ekspertyzach, że niestety większość stropów była do wymiany. Pamiętajmy, to są budynki ponad 100-letnie, wszystkie stropy są w belek drewnianych, które trzeba było wymienić, usunąć, wstawić na nowo, zrobić całą więźbę dachową, która była bardzo skomplikowana i też nie przystająca do współczesnych warunków przepisów, dlatego żeśmy musieli ją na nowo przeprojektować i na nowo wykonać. Obecnie prace idą w błyskawicznym tempie. Codziennie w obiekcie pracuje około 30 robotników. Prace się składały z dwóch części. Pierwszą część to było zabezpieczenie budynku, które było troszkę rozbudowane, no bo skoro musieliśmy zabezpieczyć dach, to musieliśmy zrobić i okna połaciowe, i instalację przeciwodgromową, więc były to dość duże roboty. Na poziomie 300 ponad 1000 zł. Natomiast druga część już zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych wykonywana jest w formie przetargu, czyli wykańczanie wszystkich wnętrz. Ściany, instalacje, no i budowa łazienek na drugiej kondygnacji, których wtedy tam jeszcze nie było. Lokatorzy mają się wprowadzić do odremontowanych mieszkań z łazienkami. Przy okazji modernizacji zaadaptowano poddasze na 2 dodatkowe mieszkanka. Okazuje się jednak, że nie wszyscy poprzedni lokatorzy tegoż familoka powrócą do swoich mieszkań. Gdzieś połowa lokatorów chce wrócić, druga połowa albo znalazła sobie jakieś nowe miejsce, albo wręcz nie chcą wrócić. Takim klasycznym przykładem jest sprawca całego zamieszania, pan lokator Z, który w wyniku prowadzonych przez niego działań w formie libacji pijackiej podpalił cały budynek i ten człowiek nam zniknął. My nie wiemy, czy on chce wrócić, czy on nie chce wrócić, nie mam z nim żadnego kontaktu. A cały remont kosztować ma ponad 500 000 zł, jednak prawdę mówiąc roczne straty, jakie ponosi Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z powodu pożarów na osiedlu familoków, są ogromne. Średnio pożary mieszkań mamy na familokach w ilości około 1 na pół roku. A poprzedni i nowi lokatorzy wprowadzą się na Kościuszki 7 pod koniec lutego.